Siema, jestem Ajs, witam was w końcu na kanał. A dzisiaj, moi drodzy, wpierdalamy z hajsem oceana do Afryki. Więc co, zapraszam do oglądania. Yes, już. Jest dobra, posłuchajcie, ogólnie, bo wy nie wiecie, o co chodzi po tytule ogólnie, że to jest jakiś ostatni odcinek z kontentu na dłuższy okres i mamy tak. Dzisiaj, jak mówiłem, nie będę przesował tego, idziemy do Afryki. Mamy, słuchajcie, chipsy. Cicho, masz to, chipsy, ciasteczka, bańki i torbę kamerzysty. I ogólnie tak, obchodzimy. Piata? Wyjeżdżamy do Afryki. To też trzymaj, Rysiek, w sumie. To nie. To no, nie. Chipsy się nie zmieszczą. No, a ty nagrywaj każdego. Nie, zmieszczam się. No. No i ogólnie dzisiaj uważaj, żebyś nie nagrał mi tutaj typy. Nie wiem, co będzie. O, nie mogę. Zlemy. To co na dokładnie? Nie, chodźcie jednak na bieżnię. Znaczy na bieżnię. Tutaj jednak chodźcie. Więc moi drodzy, ty górę nagrywaj. Na. Daj jeszcze te krakery tutaj. Nie. Dlaczego nie? No, to jednak osobiście. No ja też nie. Nie. To wszystko musi być na... Na ostatnią chwilę? No. No dobra, moi drodzy, tutaj miałby przyjedzie do nas... A woda to co? Z kranowca? Kranowca się sprzymie. Ka, jaki krót! Nagrywaj to. Rekwizytor. Tu! 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 A tu! Tylko, że to jest... No, dobra. A co mówisz, a pamiętasz, to... żeby odbliżyć a, trzeba tak. Też. No pamiętaj, na maksa, na maksa. Więc dobra, moi drodzy, tutaj mamy otóż naszego... Jak to się nazywało? Park zabaw kamerzysty. Dokładnie. I ogólnie tak. Operator i kamerzysta zostają w Piasecznie i mają swoją szopę kochaną, bo jak wiecie, wywalił nas ten kamerzysta i nam dał jakieś połowę, nie? Kawałeczek. Więc tak, zaraz idziemy na stanowisko, gdzie nas zawiezie specjalny bus. Ale tego już wam nie nagramy, więc zaraz się pożegnamy i będziemy widzieć się już w tej Afryce. Tak, Krzysztof? Znaczy tak, Krzysiek i Krzysztof? Tak. Dobra, więc może... Więc oczywiście witam was po przerwie malutkiej. Ale przerwie. I idziemy na specjalny bus. Tylko na samym początku odwiedzimy sobie fontanny. Bo jak wiecie, tam będzie nas bus startował. Trochę mamy do przejścia jednak. Ale nie ma co się denerwować. O nie, kałuża. Co ja mam zrobić? Jej, udało się! Kurde, błoto. No właśnie. Rysiu, play of the game. Symfonia przycierania. Idzie. Dobra, chodź, to Rysiek tutaj. Dobra. Rau, rau. Rysiu, gdzie były te fontanny? Już nie pamiętam. Jeszcze daleko! W ogóle nie rekwizytor, nagrywaj. Nie denerwuj się. Ja się nie denerwuję. Damy radę w tej Afryce, spokojnie. Będzie, ale my idziemy konkretnie do takiego lasku małego. No, powiedzmy. Trochę się przejedziemy. W dzień, myślę. To powiedz coś w końcu. No, tym busem. Tym... Do Azji, a nie do Afryki. Dobra, ty gnoju, dobrze wiesz, do Afryki. Znaczy, okłamuj widzi. Ty no, do Afryki to samolotem. No ale człowieku, tym busem sobie tam możemy dojechać nawet w godzinę, jeśli mu powiem i dopłacę. Bo wzięliśmy od Dolce i kartę. Kartę mam. A ma opcję przemieniania się w łódź? Tak, kurde, jest. Pod wodą. Mamy od Dolce. A i rekwizytor, pamiętasz? Tak. To się wytnie. Euro. Więc mamy wszystko. W Afryce nie przyjmują. No i bardziej te krzaczki nagrywaj, żeby nie było osób widać. Bo nie chcę mi się tego cenzurować, bo nie umiem. Nie no, umiem, ale nie chcę. No ale tutaj musimy przejść. Tam mamy już widać bazarek. Powiedz, że nie ma mini bazarek. To jest mini bazarek. Nagraj mini bazarek. Nagrywam. Dobra, chodźcie dalej. Chodźcie tutaj. Chodź. Oh, pasy. Pasy, tak. Mogę zastopować.
Dobra, to widzimy się już przed fontannami. I moi drodzy kochani, co tam mamy? Mamy fontanny, tak. Doszliśmy do fontan, chodź rekwizytor. Dobra, robimy challenge. Rysiek, przebiegniesz ty więc. Też? Dobra. Robimy challenge'a. Będzie, bo w Afryce jest dosyć gorąco, więc warto będzie się opukać trochę, nie rekwizytor? Tak. Popukać. Dobra. No wiecie co, moi drodzy? Ja powiem wam tak. Rekwizytor przekazuje ci oczywdolce na chwilę. Masz, siadę. Może się tutaj zwłaszczyć pamięty chipsy. Nie, a dobra. Później tak świat wyjmę. I rekwizytor, jedna z najważniejszych rzeczy. Potrzymaj mój telefon, ale niech ci się nie wywali. Jasne. Czemu wyłączyłeś kamerę? Nie wyłączyłem. A wyłączyłeś nagrywanie? Czaj, nagrywa się dalej. O, a na ile minut? Czaj, już jest 56 sekund. Czekaj, co do co wkładam? Rysiek, coś tam jeszcze tutaj mam? Latarkę. Nie, bańki to... Bańki to się... Dobra, to się wyjmie. Dobra, nagrywaj to wszystko, rekwizytor. Bo to będzie akcja dezorientacja, dobra. Uwaga, rekwizytor, stań trochę dalej. A, chodźcie. Nie. O nie! Dobra, nie, jeszcze to, bo jeszcze, żeby mi to nie zmokło. Dobra, życie, chodź, idziemy. No tak, pierwszy. Teraz, nie, na obydwa, ja tu łuty tam. Dobra, rekwizytor. Dobra, 3, 4, ale chodźcie do mnie. Dobra, wszyscy. No! Kurde! Cztery! I jak szepie? Patrz, to startowało i idealnie pod moim tym przeleciało. Dobra, skoczymy jeszcze raz, Lisiek. Ale równo na to koło. Dobra. Ty na to, ja na to. Chodź, tak. To poczekaj. Teraz. Ty, Lisiek, dawaj! Nie! Dobra. Rysiek! Rekwizytor, ja już nie lecę, nie. Ale ja mogę, nie jestem! A to ty boją! No to... Dobra, widzimy się już za chwilę koło autobusu. Dobra, moi drodzy, powiem wam tylko jedno. To, co zrobiliśmy, było najgłupszą rzeczą na świecie, ponieważ ja w tej chwili jestem w wodzie. Nie mam żadnych ubrań, jestem po prostu w wodzie. Ale się też się tak czujesz, jakbym się miał wodę? Ja człowieku mam wodę w butach. Ja mam wodę w koszulce, ale... Fa. Ej, ale z jednej strony to dobrze, jak będziemy w Afryce, no to wiesz, ochłodzisz. No, chłodzę się. Racja. Jeszcze czekamy teraz na naszego busa. Popatrz na ulicę. Po co braliśmy jedne ubrania? I powiem wam tylko jedno, te ubrania są kurde tak... Bo ja nie wiem, dlaczego ja tam w ogóle wszedłem w ubraniach. Rysieka, ty się czujesz dumny z siebie, tam są te fontanny ogólnie. Tak zrobić, nagrać? Tak, nagrać, pokaż. Czekaj. No dobra, już możesz pokaż. Dobra, więc rekwizytor, zmniejsz trochę tego, bo widzę te. Więc posłuchajcie, ja już nie będę nagrywał, poczekamy na tego busa, pewnie zajdzie się ile? Z 30 minut. Czekaj, zobacz, więc... 30... No ja też godzinę pewnie. No, mi się myślę, że tak 45-30 minut, nie? Coś no to widzimy się już, jak będziemy w tej całej Afryce, bo zajmie nam dojazd naprawdę chyba z jakieś ponad jeden dzień. No. Coś takiego. No to widzimy się, kiedy dojedziemy do Afryki. Dobra, posłuchajcie, jesteśmy tak głupi. Jesteśmy już ogólnie w Afryce. Mi do teraz ta koszulka nie wyschła. Jechaliśmy tym busem. Miałem nadzieję, że coś ten... Ja nasze bagaże nie wiem gdzie są, ponieważ jak wiecie,
my nie nosimy takich rzeczy, ponieważ wszystko zostało zafundowane przez Hotel Dolce. Nie, nie chcę, nie dzięki, jestem zdenerwowany. Przez bank. Wszystko zafundowane jest przez nas Hotel Dolce, nie? Czyli przez bank. Czy tam inaczej. I nie w Afryce burza? No też się tak właśnie zastanawiam. Lasy deszczowe. To jest zafundowane, mówię, jest zafundowane. To lasy deszczowe. Ale w Afryce jesteś w lesie jakimś afrykańskim, nie wiem. Chciałem to powiedzieć. Cicho! Zafundowane jest wszystko przez naszego... ukochanego. No jest, co ja mówię? Mamy Hotel Dolce, nie wiem, dużo bardzo, ja mam. To kupiłem nam, typu co nam będą trzymać bagaże. No i ten, w tym busie to wszystko jest. Bus podjechał do naszego miejsca zamieszkania, co będziemy. No i co? Rychlister, co ty robisz? Chodźcie, przejdziemy się trochę po parku afrykańskim. Jak widzimy, tam jest dyk afrykański. Może tam może była kiedyś tablica, ale Afrykanie ukradli i sprzedali. Nie wiem, jaka jest sytuacja w Afryce. Dobra, ale bardzo ładnie. Patrz, tam jest jakiś plac. To idziemy do byka. W Afryce to naprawdę jak w Madrycie. Chodź, wizytor, ja jestem taki mokry. Ciekawe, co tam będzie. Ej, to też musimy obejrzeć. Chodź, tam ci da się wejść. Do wizytor, weź tam. Co, urbexa robimy? Nie, tam się chyba nie da wejść. Da się furtką, ale... Furtką? Znaczy nie furtką, tylko siatką. No tak, ale nie będzie. Chyba to robi. Chodźcie w takim razie, może w prawo. Jakieś stare liceum, czy coś w tym stylu? Nie wiem. Stare liceum. Ja w ogóle się dziwię, że te kurde trawy w ogóle jeszcze żyją. Ale że teraz sobie zazdrości. Ale mocne burze w Afryce mają. Naprawdę mocne. Kurde, może to tak. Ty, jak ja chyba zaraz wracam autobusem do domu. No tak, ja też. Autobusem przecież mamy tego, przecież mamy hotel. Przecież w hotelu to się robi. Nie no, na ile wyjeżdżamy? Na miesiąc by się i wracamy z koncentrem. Chyba na dłużej zostawiamy do tej Afryce, bo jest no nawet fajnie, tylko że burze. Gdzie akurat burze? Tam zobacz jak ładnie. No tu mam wejść, tak? Szkoda, że Afryka nie ukradli. To jest jakiś stacyk, to na tym jest tak chodzi. Ja to nie niedźwiedź? Nie ma, ale naprawdę fajnie tu jest. Dobra, tu jest dużo rzeczy, co nam są nasze bagaże. No na chwilę fajnie, zakończyć. Co? Na chwilę zakończyć? Nie, no jeszcze. Fajnie zostają. Nie no, posiedźmy w tej Afryce jeszcze trochę. Ej, typie, krakerski nam zostały. Zjadłeś wszystko. No właśnie. Nagrywaj! Nagrywaj! I patrz, to jest... I patrz, dlaczego oni mają rzeczy z Polski? Chodź tu, Rysiek. Patrz, oni mają rzeczy z Polski. Afrykanie mają rzeczy z Polski? Ej, patrz, widzisz ten plac? Zobacz, no? Zobacz, co to tam jest niebieskiego. Dobrze widzieliście? Fragment filmu... No, chłopie tam jest. Chłopie 4. No to będzie... No to tak, widzieliście. Poprzedni film, no chłopie 4. Afrykanie. Bogowie się odzywają. Radosny. Nagrywaj. Nie, sorry, niemiecki. Przybliżenie. Niemiecki. Nie, ja tam nie wchodzę. To jest ja mam za dużo wody w piach. Ja mogę wejść jakby co zobaczyć jak tam jest. Fajnie tutaj. Nie, ale nie rekwizytor, nie wchodzę. Ty fajnie patrzysz. Szkoda. Zobacz jaki mokry piach, nie radzę. Jak na plaży. Ciekawe skąd wzięli piach z Afryki. Dobra, wiecie co, chodźmy może dalej. Bo ja bym już doszedł do tego całego hotelu naszego. Ej, ja się w ogóle dziwię, że ta trawa tutaj żyje i te drzewa. Ogólnie w Afryce jest taka zasada, że nie można nagrywać jakby jakichś bloków. Że nie możemy nagrać jakby miejsca pobytu. Wiesz? Widziałeś, że jest taka zasada? Wiedziałem. Nie. Ty widziałeś? No. Co? Każdy kraj ma swoje zasady. Ej, chodźcie na ten placyk. Nie, chodź. Nie, idziemy na chwilę. To może w pewnym odcinku z Afryki. Nie, no ja teraz wchodzę. Nie, Rysiek. Idziemy do hotelu, musimy się grzebiecki. Ja muszę te ubrania wszystko ogarnąć. Musisz wsadzić ubrania do suszarki. Nie wiem, ogólnie na jak kanale... Jak wsadzić ubrania na kanale do suszarki? Zobaczycie większość... Jest taka suszarka. Filmów, zobaczycie większość filmów, to zobaczycie z Minecrafta i TP. No, ostatnio... To jest chyba nasz hotel. Ej, Rysiek.
Tam chyba szary. Tak, my tam chyba mamy. Mam nadzieję, że w środku będzie prestiżowy, tak jak tutaj. No tak, już widać po tych zniszczonych. Chociaż. Co wiesz? Nie oceniaj książki po. Nagrywaj! No, nie śpi. Ja mam też mokry, bo to nie rekwizytor. A czy jak mi mówi nie rekwizytor? Ale patrz, nagrywaj te piękne widoki. Tam jest dobra. O, paprotki nawet. Dzika przyroda. Zobacz, nagraj te paprotki, ładne. Ej, no, ładnie. W ogóle pomyliłem. Myślę, że... Ciekawe, jak ten kamerzysta sobie z operatorem radzi, nie Rysiek? No, ptaszki afrykańskie. No, nie wiem. Myślałem, że w Afryce to tylko ryś. Nie wiem, bo ja mam polską godzinę. Co ja powiedziałem? Co? W Afryce ryśki. One w lesie żyją. Zrobić stopa? Nie. Dobra, zrób. Dobra. Dobra. Jesteśmy przed naszym miejscem pobytu. Jak się prezentuje? Jest zniszczony, jeszcze śmierdzi. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Z czasów konkwistadorów. Dobra. Wiesz co? Chyba to jest opuszczone już. Dobra. Ty sprawdzałeś datę, kiedy oni to wrzucili? Daj mi, czekaj, ja... Nie, tu mamy to wszystko, przecież dobrze wiem. Tu mamy to, jest tylko zamknięte, to jest zamknięte. Masz folder z tego biura podróży. No właśnie. Nie mam, ale kurde, tutaj się umawiałem, to jest... Jak się nazywało biuro podróży? Nie wiem, jakieś afrykańskie napisy. Trick-tick-tour? Moi drodzy, tutaj zakończyłem ten film, my tutaj ogólnie się dogadamy jeszcze. Mam nadzieję, że nie wziąłeś z 2004. Albo żebyś nie wziął z Trick-tick-tour biura podróży. Dobra, mówiłem, że wziąłem dobry, to dobry wziąłem. Bo pewnie oczeska podobno ma wszystkie to jest brzydko w środku, nie? Chyba tak. No ale ja wiem, bo patrzyłem te zdjęcia jakieś. Tak przypomniało mi się. A nasz ma być jakiś niby ładniejszy. Zobaczymy. Jeszcze niedługo, ale nie nagramy wam tego niestety. Rekwizytor, nagrywaj. Leszek się drygnął. Dobra, to byłoby na tyle. Zobaczcie, poprzednim filmie nie zapomnijcie o jakiejś subskrypcji. Być może na kanale kiedyś się pojawią te wszystkie sceny, jak tutaj spędzaliśmy czas w Afryce. 77 to jest kolejny film. Do zobaczenia, cześć i pa!